Skoro środa w kalendarzu, to jak zwykle jest moment i czas i miejsce, aby spotkać się z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Dziś w osobie pana doktora Jakuba Kwaśnego. Dzień dobry, panie doktorze, ukłony. Dzień dobry, panie redaktorze. Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dodajmy, panie doktorze, spotykamy się, aby porozmawiać o tym właśnie za płotem wojna, można by powiedzieć, a uniwersytet jak w tym zderzeniu z tą wojenną rzeczywistością? Przyznam szczerze, że po okresie pandemii, która była taką rewolucją również dla uniwersytetów, wszelkie zdarzenia kryzysowe udaje nam się nieco sprawniej na nie reagować. To chociażby bardzo szybka reakcja w postaci i jakiejś pomocy i zaangażowania się w pomoc dla uchodźców. Nasz uniwersytet od wielu lat kształci również osoby z Ukrainy. W związku z tym dla nas taka pomoc czy zaangażowanie się w te działania była czymś naturalnym. Uniwersytet błyskawicznie zareagował. Zorganizowali nasi wspaniali studenci zbiórki, włączyli się w akcje różnych stowarzyszeń, fundacji. Również sam uniwersytet bardzo szybko uruchomił stronę dla Ukrainy uekkrakow.pl. No i cały czas czujemy się trochę jak na wojnie sami, choć ta sytuacja jest trudna, bo do Polski już ponad milion uchodźców napłynęło. To jednak staramy się myśleć o tym, co dziś, ale o tym również, co jutro. No bo taka jest ekonomia, można by powiedzieć, te ekonomiczne aspekty w zasadzie case study mamy na własne oczy, możemy obserwować, prawda, tej kwestii. Tak jest. Po pierwsze, case study omawiane na zajęciach, bo to, co się dzieje aktualnie w ekonomii, w gospodarce, to jaki mają wpływ sankcje na gospodarkę rosyjską, ale również na gospodarkę Unii Europejskiej, do tego nie da się dzisiaj uniknąć dyskusji, mówiąc o ekonomii międzynarodowej, o międzynarodowych stosunkach gospodarczych. De facto na żywym organizmie te wydarzenia są analizowane przez naszych wykładowców ze studentami. Dzisiaj widać, jak bardzo świat jest globalny, jak bardzo ta siła powiązań międzynarodowych wpływa na rzeczywistość, ale również jaką siłę mają korporacje, nie tylko państwa i ich sankcje, ale firmy, korporacje, społeczność międzynarodowa, która żywo reaguje na decyzje prywatnych bądź co bądź interesów, a te również reagują i włączają się w te sankcje, wzmacniając de facto ich siłę rażenia. To jest wielka siła i nadzieja na szybkie rozwiązanie tego konfliktu, na wycofanie się Rosji z terenów Ukrainy. Można rzec, że faktycznie cały czas życie pisze nowe scenariusze, a my je analizujemy. Ale myślimy też o tym, co w przyszłości. No właśnie, kilka kroków do przodu teraz. Uniwersytet Ekonomiczny, już pan rektor Stanisław Mazur, oprócz tego, że bardzo mocno zaangażował się również sam osobiście w transport, pakowanie darów dla uchodźców, dla Ukrainy, to również w Uniwersytecie Ekonomicznym myślimy, co dalej. Ci uchodźcy przybyli do Polski, oni będą potrzebowali nie tylko schronienia, ale również perspektyw. Oprócz szkół i przedszkoli dla swoich dzieci będą, mam nadzieję, organizowane rozwiązania systemowe. O takich rozmawia Uniwersytet Ekonomiczny z naszymi biznesowymi partnerami, z firmami, z którymi współpracujemy, tak aby zaproponować płatne staże dla uchodźców, aby zaproponować całą ofertę czy pakiet również kursów. Tutaj współpracujemy bardzo mocno z Urzędem Miasta Krakowa, jak również z krakowskimi spółkami, aby również i taką ofertę kursów, bezpłatnych kursów z podstaw prawa, podstaw umów chociażby cywilnoprawnych, czy prawa pracy, czy innych, które mogą być przydatne na tym początkowym etapie przystosowywania się do nowych
realiów, aby zaoferować osobom, które w Polsce znalazły schronienie przed wojną. No, to działanie również i pozanaukowe, jak Państwo słyszą, jest przepotężne. Chciałbym wrócić jeszcze do studentów. Wspomniał Pan na początku naszej rozmowy, Panie Doktorze, o studentach z Ukrainy, których również wielu. Ale wiemy też o studentach z Chin. A i wiemy, że Chiny tutaj nie bez znaczenia, jeżeli chodzi o ten konflikt. Tak, to znaczy rozdzielmy te kwestie, jeżeli chodzi o studentów z Ukrainy, jak również wszystkich, którzy się zwrócą, mogą liczyć na tą pomoc. Tak jak powiedziałem, uruchomiona jest strona dla Ukrainy uek.kraków.pl. Czy to jest pomoc w transporcie, czy pomoc psychologiczna, czy pomoc prawna, ale również dla naszych studentów pomoc finansowa w postaci chociażby przeniesienia, zawieszenia terminów płatności, czy urlopów naukowych. To wszystko jest możliwe i to Centrum Wsparcia przy Uniwersytecie działa. No ale oprócz tego musimy działać normalnie, tak? Świat cały czas jakby nie zatrzymuje się. My musimy funkcjonować, uczyć studentów, ale również zdobywać nowe przestrzenie i nowe rynki. I tak faktycznie się dzieje w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowskiej Szkole Biznesu, którą mam zaszczyt kierować. Otwieramy się na tego typu współpracę. Oferujemy studia MBA, studia podyplomowe, w tym partnerom z zagranicy. Tutaj pierwsza taka grupa faktycznie studentów MBA z Chin. Przyznam szczerze, że pandemia i to takie szybkie przestawienie się na naukę zdalną otwiera przed każdym chyba uniwersytetem nowe możliwości. My staramy się również je odkrywać. O uniwersytecie w czasie wojny, szanowni państwo, rozmawiałem z naszym gościem, doktorem Jakubem Kwaśnym, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie, panie doktorze, na antenie Radia Kraków. Zatem mówię do usłyszenia i dziękuję za dzisiaj. Ja również dziękuję, do usłyszenia panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom Radia Kraków.